Latoś w konkursie było moc kawajki. 6 i 7 listopada zjechało ich do radia 20. Wczoraj godało ich 6. No, a w to był najlepszy latoś i w to się wygodą tytuł młodzieżowego Ślązoka roku, to już za chwilę jak dycki powie nam profesor Jan Miodek, którego pięknie do nas proszę. Jesteśmy wszyscy trzej i wszyscy jesteśmy bardzo, ale to bardzo radzi, że możemy ogłosić, że młodzieżową ślązaczką roku 2017 została pochodząca z Kadłuba Kasia Langer. Kasia Langer, zapraszamy. No właśnie, w Czerwonce tutaj podpowiadają już ilość Langerów się będzie zgadzać. Kasia, im teraz te roztomańte nagrody dostaniesz, to musisz już pogodać tutaj. Nazywam się Kasia Langer, mam 10 lat, przyjechałam do wózka duba. Ło, wlazła do kuchni, jak tu pięknie wonią. Ja już tu spokopiła 200 metrów otwortki, co mamulka uważała dzisiaj na łowiąt. No, ludkowie moi mieli, można wy zgodniecie. Co to za jodło mogło być? Dyć wy się przetasnąćcie na śląskiej kuchni. Dzisiaj kajnie pojrzeć je w roztomańskich karczmach na szkryflano. Kuchnia śląska, w specjalności kuchni śląskiej. To mogęcie mi powiedzieć, co to tak woniało? Pedziąś pieczone krupniołki i żywlołki. Fejle, ty wodziunka jeszcze szczoskiem, nieprawda. Brat kartofle, tyż mi. Łona powiedziała, żur ze szkórku ma i sztab w kartofle do tego. Ni zajśmino. Co gołdąż? Rolady? Ja z kluskuma, zołzą i światłą kapustą. Tyż fajnie woniają. Ale to nie je jeszcze to. O, w toj sztambo, nudel zupa, miam dobre. Ale ona przeca aż tak naszych kichołów nie szteruje. Jezderkusie, to wy richtik nie umiecie zgodnąć? No w to jeszcze. Coś powiedział, charynek? Ło, można jeszcze słony, bra? Prosto z faski? Godun głośno, ni, sól szkodzi, powiadaczka padą. Jak za dużo posolicie, to się sami zaszkodzicie. Jeszcze ty tam coś męczysz pod nosem. Powiedz jeszcze roz, gośniej, coś powiedział, karbinadla? Ja, karbinadla, łąd trefią. Ty, Karlu, zgołd, moi mili, on by pewnikiem wygrał u Tadeja Sznuka w telewizorze, w tym mądrym szpilu 1 z 10. Bo czemu by nim? Ja, karbinadle, to wam muszę powiedzieć, woniają no mnie richtig choby najlepszy parfum z Francji. Taki, co się nim szykowne paniczki psikają. A jak karbinadle smakuje,
ma lepszego jodła. Żądną pizza, frytki, hamburgery, roztomańce stwory morskie, francuskie śliwołki, chickeny, kebaby, surowe ryby pokrone na kąski i nadzione na naszpicowane sztrajce. Co to dodają na nie sushi? Ni sushi, bo sushi to mojego oby. Na drugi dzień jakaś zabierę, przyjdzie kaczony i musi porządować. I będę co jej miał obiecywać. Te prawie wszystkie cudze jodło, o wtorem pedziałach prędzej, robi z nos pachrączów jej niezdrowe i to je od niego srogi fejler. No ja, u nos doma, jak są karbi nagle na obiad, to zaraz żołnego nie trzeba wołać. Wszystkie moje braciki są przy stole i to często przed czasem powiemy. A przy tym każdy, tak choby nigdy nic, próbuje się grać z kastrownika karbina dla na smak, jak to faflają te przypadki. Bez to, jak mamulki nie ma w kuchni, to ją wachuje co by jaki karbinadę łostą na łobiot. A i tatulek nią co jeść, jak przyjdzie z roboty. Ją się tam nie nerwuje, bo się już prędzej poura tych okrąglutkich, pięknie zdrunoconych, woniących cebulką karbinadelką skosztowała. Ale bez to, że ją już też porada z moją mamulką robić karbinadle, to była do Cierną i poszukała, skąd na naszym Ślązeczku się wziąło słowo karbinadla. Bo wiecie, roztomańcy na niego udają. Po chłopsku karbinadel, ale są też babskie karbinadla. A i karbinadla nieraz się słyszy. Ale najbliżej prądy je jednak karbinadla. Bo te pięknie woniące i maszkietne słowo wziono się od flamandzkiego jodła, co się zwie karbonadel. Co to go szykowali skąd głowięziego mięsa? Flamandowie, jakby się w to pytał, to mieszkają przeważnie w Belgii. Widzicie? Aż z takiego daleka karbinadla do nas przyszła. No to te rożki, kochani. Pół kila melonego mięsa może być świńskie pomieszane z łowięciem. Jeno nie z Wojtlika. Masoż musi pomylać na miejscu. Do tego jedno namoczoną w wodzie, a potem odciśniętą rzemła, pojsiekaną cebula, pijemy jedne jajco, ździepko soli i korzenią. Potem wymieszamy i kulamy. Okrągliutkie jak kloseczki, ale trochę plaskate karbinadelki. Kto chce, może na koniec łopulać w tartej żywe. A tam już skwierczy rozdrożone tłusto na patelce. Karbinadle pieczymy pół minuty. Jak są pięknie zgrunocone, to idzie je jeść. Najlepiej smakują z kartofluma i kiszonym ogórkiem. A, mogcie już wypeć na te karbinadle, dobra? To se zróbcie. Proszę Państwa, teraz kolejna ważna uroczystość. Pierwszy raz tytuł honorowego Ślązaka Roku kapituła przyznała w 1995 roku. To było 22 lata temu. Otrzymali je. Nieżyjący już Adolf Dygacz. A potem po kolei Franciszek Pieczka. Arcybiskup Alfons Nosol. Nieżyjący już dziś Gerhard Cieślik. Nieżyjący także Wojciech Pilar. Profesor Franciszek Kokot. Profesor Julian Gębalski. Profesor Jan Miodek. Arcybiskup Damian Simon. Maria Pańczyk.
Józef Skrzek. Alojzy Lysko. Ksiądz Franciszek Kurzej. Doktor Jan Wolny. Profesor Dorota Simonidis. Profesor Marian Zembała. Doktor Józef Musio. Profesor Daniel Kadubiec z Zaolzia. Piotr Uszok. Na 25-lecie konkursu Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. A łońskiego roku zdążyliśmy jeszcze uhonorować nieżyjącego już dzisiaj redaktora Tadeusza Kionkę. A komu przynależy się ten honor latać? Pięknie prosimy do nas przewodniczącego kapituły, pana Piotra Uszoka. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie. Tegoroczne wyróżnienie tytułem honorowego Ślązaka jest poniekąd wyjątkiem w dotychczasowej praktyce przyznawania tego zaszczytu. Jak przed chwilą słyszeliśmy, tę piękną statuetkę otrzymywali wyjątkowi Ślązacy, którzy dzięki swojej pracy i działalności znani są nie tylko w Polsce, choć sami zawsze podkreślali, że ich ojczyzną jest przede wszystkim Śląsk. Tegoroczny honorowy Ślązak jest nagrodą zbiorową, bo uczynił ze Śląska, używając języka sportowego, Benjaminka, albo inaczej wyniósł Śląsk na pierwszą pozycję. Po raz pierwszy bowiem województwo śląskie znalazło się na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO. Tak naprawdę to na tej liście znalazła się zabytkowa kopalnia wraz z tarnogórskimi podziemiami. A stało się to dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Ogłaszam zatem, że tytuła w składzie pan profesor Jerzy Bucek, Henryk Grzonka, Jan Malicki, Maria Pańczyk, ksiądz Stanisław Puchała, Lena, synowiec Piotr Uszok. Tytuł honorowego Ślązaka 2017 roku wraz ze statuetką Ślązaka w laurach przyznała Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Brawa! Honorowy Ślązak 2017 roku. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Zapraszam serdecznie prezesa stowarzyszenia, pana Marka Kandzie. Zapraszam pana Zbigniewa Pawlaka. To jest doradca burmistrza do spraw UNESCO. I zapraszam pana Stanisława Wyciszczaka, nestora tarnogórskich społeczników. Ta nagroda jest dla was wszystkich, dla wszystkich społeczników ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Bardzo prosimy o statuetkę. Panie Marku, to pan zaraz tu powie wszystkim. Pan Marek Kakandzie, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Serdecznie gratuluję to stowarzyszenie, tak jak dla mnie, tak jak dla profesora Miotka, tak jak dla profesora Zembali, bo my jesteśmy Tarnogórzanami. Jest bardzo bliskie naszemu sercu. Gratuluję. Szanowni Państwo, dziękujemy za to szczytne wyróżnienie. Poprzednicy z tego konkursu o godce musieli się dużo nagodać. Myśmy mniej mówili, musieliśmy za to sporo pisać, bo wniosek w sumie prawie 930 stron z załącznikami. Było sporo pracy, ale cieszymy się, że na Górnym Śląsku po raz pierwszy jest wpisane coś na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To też właśnie taka jest ta klasa światowa. Stąd ta nasza duma, cieszymy się, że się udało. A wiele udziału ma w tym m.in. pani Maria Pańczyk, która przełamywała, pomagała nam przełamywać lody w Warszawie, bo na początku był spory pesymizm, no co wy tam na Śląsku macie takiego do wpisania.
Okazało się, że jednak międzynarodowe gremium uznało, że mamy co wpisywać i upór się opłaca. Ale jest to praca zespołowa i też tu, na tej scenie, jesteśmy trzypokoleniowo. Pan Stanisław jest współzałożycielem, jedynym żyjącym się współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które powstało przed ponad 64 lat. No i najmłodszy, który najwięcej wynagradzował w tym wniosku dla odmiany, bo na niego spadło odium pracy i koordynacja wielu maili, wielu materiałów, wielu poszukiwań, ale mamy to tak, to Zbyszek krzyknął w Krakowie z tym rozwartymi rękami szczęście. Ziemi Tarnogórskiej, honorowy Ślązak 2017 roku, ale teraz posłuchajcie Państwo laudacji. A zatem laudacja. Tegoroczne wyróżnienie tytułem honorowego Ślązaka jest poniekąd wyjątkiem w dotychczasowej praktyce przyznawania tego zaszczytu. Jak przed chwilą słyszeliśmy, tę piękną statuetkę otrzymywali wyjątkowi Ślązacy. I to już mówiłem. Tak jest. Mamy zamieszanie. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej powstało w 1954 roku i skupiło się głównie na udostępnieniu tarnogórskich podziemi turystom. W 1957 roku uruchomiono zabytkową kopalnię srebra. W 2004 roku tarnogórskie podziemia wpisane zostały na listę pomników historii. A w 2013 Senat Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował stowarzyszenie tytułem Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej. To stowarzyszenie wymyśliło tarnogórskie warki, które są sztandarową imprezą folklorystyczną na Śląsku. To stowarzyszenie organizuje konferencje ekologiczne i popularno-naukowe, wydaje okolicznościowe medale i współpracuje z instytucjami i śląskimi uczelniami. Stowarzyszenie liczy obecnie 135 członków, zorganizowało do tej pory ponad 400 czwartków tarnogórskich, bohaterami których są znani ludzie w Polsce i na świecie. Nie sposób wymienić wszystkich zasług Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Dziś wpisujemy na prestiżową listę honorowy Ślązak konkursu po naszym uczeniu po Śląsku. Jeszcze raz gratulacje. Ale to jeszcze nie koniec dzisiaj emocji. Będzie dalej szpana. I to teraz kim? Chyba ta najbardziej srogo. My to już wiemy, przyznam się. Wiedzieliśmy już godzina temu. No, a w przerwie te wszystkie redaktory, powiem, ważą tam za kulisami, to tak chcieli nas przekupić, żeby my już padali w to, nie? Tarci by byli. Ale z kim by byli już? Nie myślcie się, nie są my tacy. Niech to wszystko będzie najlepiej na profesora. Na profesora Jana Miotka. Panie profesorze, bardzo serdecznie zapraszamy z jurorami na tamina. Dzisiaj się trochę nałazicie. Moi koledzy, po tych rozgrywkach nie mam faworyta. No już dawno nie było tak wyrównanego poziomu, proszę Państwa. To mogę zdradzić, że tak wyrównanego poziomu już dawno nie było. Bardzo wysokiego poziomu. Piękna narracja. Piękna twarz. Jak tu wybrać? Tak serce nam podpowiada, że to powinna być nagroda ex aequo. No ale regulamin konkursu jest nieubłagany, więc tradycyjnie zacznę od brązowego medalu. Trzecie miejsce, pani Jadwiga Szymik. Miejsce drugie, pani Ewa Grzesik.
Państwo wszystko wiedzą. Ślązaczką roku 2017 została pani Teresa Urbańczyk z Jakowic. Ślązaczka 2017 roku. Ona już w konkursie startowała ile razy? Osiem razy. Ale rekord był pobity w zeszłym roku. Teresa Szymońska startowała 13 razy. Na 13 razy dopiero się udało. Serdecznie gratulujemy. I teraz nagrody, proszę Państwa.